w obronie wiary, w obronie życia, klauzuli sumienia, która obowiązuje przecież w całym świecie, w ONZ-cie, a u nas się pełna grupka chce sumienie odrzucić i wprowadzić już eutanazję, zabijanie dziecka poczętego. Jakże najbliższy jest ta znamienna postać świętego Alojzego potrzebna, który pokutą, niewinnością swoją dawał świadectwo wiary. Łączymy się duchowo z tymi naszymi braćmi, którzy tam na placu Zbawiciela dzisiaj od kilku dni stoją i modlą się, aby prawo Boże było zachowane w ojczyźnie naszej. Na tym placu Zbawiciela, gdzie wznosi się Jego świątynia, Jezusa Chrystusa, a obok tęcza, ten znak ludzi, którzy chcą swoje prawo bezbożnie wprowadzać. Powiedz, bracie i siostro, jaka jest twoja wiara? Czy będziesz pamiętał, aby ją umacniać? Czy zginiesz w wypadku drogowym gdzieś, śpiesząc się, nie myśląc, jaki jest cel tego życia, tylko jak się dorobić za sobą, po śmierci nie weźmiesz tego majątku. Weźmiesz tylko dobry czyn i miłość, którą miałeś do Boga i do drugiego człowieka. Amen. A teraz powstaniemy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi.